Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Śledziłem informacje na Instagramie, na Facebooku. Okazało się, że dzisiaj nowy update, więc na biegu wracałem z roboty. Szybko pobrałem aktualizację i przyznam szczerze, trochę się zawiodłem. Aczkolwiek spodziewałem się tego. Bardzo dużo ludzi właśnie na to stawiało, o tym mówiło. W dniu dzisiejszym, to jest 1 czerwca, wpadła aktualizacja, dzięki której użytkownicy Maca też mogą pograć w No Man's Sky. My jako starzy gracze nie dostaliśmy nic. Co trochę mnie zabolało, nie ukrywam, ale z drugiej strony środowisko graczy No Man's Sky'a zyska w tej chwili nowe osoby, co jest zdecydowanym plusem. Dodatkowo, jak sam Sean Murray twierdzi, w bardzo bliskiej przyszłości czekają nas kolejne niespodzianki, więc wciąż jestem pełen nadziei, liczę tutaj na ekspedycję, jeśli o to chodzi. Dostałem screeny, w zasadzie zostałem oznaczony pod postem, w którym Kevin wrzucił kilka screenów chyba z plików gry. Nie jestem pewien, tak jak mówię, są to niepotwierdzone informacje, tutaj wam je wkleję. Wygląda to, jakby się szykowała kolejna ekspedycja. Byłoby bardzo miło, bo się stęskniłem za nimi. I tak jak mówiłem, ciut się zawiodłem, ale bądźmy szczerzy. Dostajemy w miarę regularnie duże aktualizacje, za które nie wydajemy ani złotówki. Gra wciąż się rozrasta, wciąż jest poprawiana, wciąż napływają nowi gracze, co jest zdecydowanym plusem, więc tak jak i wcześniej, wciąż patrzę z optymizmem w przyszłość i z niecierpliwością oczekuję kolejnej aktualizacji, która mam nadzieję pojawi się jak najszybciej. To tylko taki mały update z mojej strony odnośnie mojego poprzedniego filmu aktualizacji. Także to by było na tyle. Jeszcze tylko dodam, że w dniu jutrzejszym pojawi się kolejny film z żywym statkiem, kolejna część polowania na żywy statek, na który serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Z mojej strony to wszystko. Na razie.